70-lecie Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. 70 lat, no to już tak kawał dojrzałego życia. Całego, pełnego. Pełne 70 lat. Aż trudno uwierzyć, że ja jestem już w tym teatrze 7 lat. 7 lat. To już też jest kawał czasu. I to daje do myślenia, że teatr tworzą ludzie, że to nie tworzą pomniki żadne, tylko po prostu ludzie, żywi ludzie, tacy jak ja tutaj przed Państwem siedzę, który też już tworzę historię tego teatru już od 7 lat. Przychodzisz tutaj do teatru i każdą bzdurę, jaka ci wpadnie do głowy, ja myślę, że już czas najwyższy. On jest hard! Kto się mnie to obchodzi, pani Niemiec? Co się dobrze czuje? Umarł czy żyje? Trzymał te przyklęte opinie, te przyklęte wariatkowie miejsca. 7 lat. No, ja się w porównaniu z czym to jest 70-leciem bądź 251 lat Teatru Narodowego. Zawsze mi się wydawało, że aktorstwa można się nauczyć tylko i wyłącznie na scenie. Że tylko pracując można się dowiedzieć, czym ten zawód jest. Otóż nie. Otóż byłem w błędzie, ponieważ tego zawodu i teatru uczy się nie tylko poprzez doświadczenie, ale również właśnie poprzez historię. Kiedyś mi się właśnie wydawało, że tylko tak można się nauczyć, gdzie tam historia w szkole, po co mi to? A to wcale nie, ponieważ jak się czyta o teatrze sprzed nawet 400 lat, to jest nieprawdopodobne, ponieważ można się tyle rzeczy dowiedzieć. Ja nawet jak czytam niektóre fragmenty z Lope de Vega, przykładowo nowa sztuka pisania komedii, czytam to znajomym i oni mówią, że to jakieś nowe? To było napisane sprzed 400 lat, ale wracając tutaj do nas, właśnie czym jest teatr, to proszę sobie też wyobrazić właśnie taką historyczne takie zdarzenie, że nie było Polski na mapie. No proszę sobie to przez chwilę chociaż wyobrazić, że nie ma Polski, że nie istniejemy. A jest teatr. Powstaje Teatr Narodowy w Polsce i że teatr nie jest już wtedy po prostu instytucją, tylko jest po prostu doświadczeniem kulturowym, naszą tożsamością narodową. I w tamtych czasach zostało wytworzone coś takiego jak Państwo Polskości Ducha. I wtedy po prostu zmagaliśmy się z duchami, z naszymi klątwami, z naszym przeznaczeniem, losem, z naszą udręką, cierpieniem, zdradami. I bardzo się cieszę, że na 70-lecie naszego teatru wystawiamy u nas Kordiana, Juliusza Słowackiego, Dziady, tutaj u nas nazwane Gusłami, Adama Mickiewicza. Bardzo mnie to cieszy, że mogę właśnie zmagać się z tymi duchami. Owszem! To da się załatwić! Nie ma? Kła! U nas w teatrze też jest duch. Nazywa się Hieronimie Mikołajczak. Jest, może się to wydawać śmieszne, ale jakby już sam powiedział Adam Mickiewicz, czucie i wiara więcej mówią do mnie niż mędrca, szkiełko i oko, ponieważ ten duch, to wszyscy w teatrze go znają i on się pojawia u nas czasami na próbach. Ostatnio była sytuacja, że na próbie do Kordiana właśnie, było u nas nawet chyba z 6 aktorów, reżyser i cały czas coś było, coś skrzypienie, ktoś otwiera drzwi, nie wiadomo było o co chodzi. I właśnie pani Beata Subicka powiedziała, że no, to Hieronim. I po prostu wszyscy zamarli. Wszyscy żeśmy zamarli, ale to już nie pierwszy raz, kiedy się Hieronim w naszym teatrze pojawia.
I do czego zmierzam? Ja też miałam nawet kiedyś taki sen. Miałam taki sen, że przychodzę do teatru, do Lubuskiego Teatru. Wchodzę na scenę, a na scenie po prostu są duchy tego teatru. Ja tak stoję, skąd oni tutaj wszyscy są? Oni tak nagle wszyscy na mnie patrzą. Ja tak stoję, oni wstają, podchodzą do mnie i mówią: jeżeli będziesz nas potrzebował, to przyjdziemy. Daj nam tylko znać. Więc z tą myślą, no właśnie mickiewiczowską, zostawiam Państwa i życzę Państwu, żeby właśnie te duchy, o pamięć z Państwem była. Ponieważ po prostu, jak to już puentuje nasz wieszcz, miej serce i patrzaj w serce. Dziękuję. Thank you.